Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber. I mamy długo wyczekiwaną nową playlistę festiwalową. Całkowicie nowa seria i robimy sobie przegląd serii. Mamy tutaj wygrane za całą serię i jest długo wyczekiwane BMW M4 2021 rok. BMW M4, tak zwane Bobry, kurde, z tym dużym grillem. I mamy Mercedesa Benza 300 SLR do zgarnięcia, proszę bardzo. Za 80 punktów jest BMW, za 160 Mercedesik. Tu jest nowa playlista Ramiego wyścigowa historia. No i tak, przechodzimy do lata. Mamy tutaj za serię letnią do zgarnięcia Porsche 550 i Maserati 8 CTF za 20 i za 40 punktów. Historia jest do zrobienia. Tu będziemy mieli taką historię do przechodzenia teraz. Dowiedz się więcej o rodzinnej kulturze samochodowej Meksyku. Proszę bardzo, 12 punktów. Jest Myers do zgarnięcia. Rywalem miesiąca tutaj jest Torlos Jardines, zalicz czyste okrążenie, aby ukończyć. I tutaj dopiero się zaczyna Forzaton. Do wykonania jest Jaguarem. Forzaton codzienny. Nawet się nie skupiamy. Wchodzimy do sklepu Forzatonu. Mamy do zgarnięcia Ferrari 250 TR za 800 Forza Pointów. Spódnica. Rękawice włoskie i Lamborghini Miura P400. Ja już posiadam te auta, spódnicy i rękawic nie posiadam. Trzeba będzie zakupić. Trial jest do zrobienia, seryjne starcie Mini Cooper S. I do zgarnięcia mamy Ferrari P4, Laboratorium, Jaguar E-Type jest do wygrania. No i co, super losowania mamy za znaki ostrzegawcze. Za strefę pomiarową mamy Chevy 150 Sedan, proszę bardzo. Fura jest do zgarnięcia, nie tak jak zawsze super losowanie. Ford Mustang, mistrzostwa są 3. Ford Coupe i Chevy Impala. Typowo taki meksykański klimat teraz będzie. I mamy poszukiwanie skarbów, piąteczka. To już się zajmiemy tym na innym filmie. Tak samo wyzwanie fotograficznie, też się skupimy na innym filmie. Horizon Open, fotoradar i tutaj jest Pontiac GTO do zgarnięcia i to są zadania do DLC Hot Wheelsowego. Jak ktoś nie ma, no to ich nie będzie mógł wykonać. Także zapraszam oczywiście do moich innych filmów. Tutaj znajdziecie na moim kanale dużo porad, jeżeli chodzi właśnie o skarby, o zdjęcia i tak dalej. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma z czymś problem, też piszę i nieraz nagram dodatkowo jakiś film z jakimś innym problemem z playlisty festiwalowej. Fury są fajne do zgarnięcia. Przechodzimy jesień i mamy do wygrania tutaj Commodore. Też jest nowym autem, jeżeli chodzi o Forza Horizon 5. To auto już było w poprzedniej Fordzie, ale no tutaj jest jako nowość i Toyota Trueno za pełną listę. Tutaj mamy kolejny rozdział tak jakby historii w Meksyku. Tutaj dwa zadania do wykonania. Forzaton cotygodniowy, eskortem dzienne. Tutaj nie sprawdzimy już sobie sklepu. No i tak, standardowo zręcznościowe, trial, Ford Fiesta do zgarnięcia, sezonowe gry na placu zabaw, eskortem, to już jest fajne, od razu sobie porobimy na playliście, na live'ie z chłopakami, Jeep CJ5 do zgarnięcia za znaki ostrzegawcze, fotoradar, super losowanie, pozmieniali, kurde, teraz dają autko dodatkowo, widzicie, bo tak to zawsze dawali super losowania. Strefa pomiarowa. I też nie ma super losowania, tylko jest Volvo do zgarnięcia. I za mistrzostwa mamy tutaj Lotus, Forda RS200 i Reliant Super Van. Wyzwanie fotograficzne będziemy mieli w jesieni, nie będzie skarbu, niestety. Skórzane buty do wygrania. I tutaj fotoradar i mistrzostwa sezonowe, jeżeli chodzi o playlistę z DLC Hot Wheels. Przechodzimy na zimę, mamy Subaru Legacy, to jest kolejne nowe auto w grze. Oczywiście ono już było w poprzednich częściach.
Więc fajna sprawa, Subaru Legacy RS za 20 punktów, Jaguar XJ220 do zgarnięcia za 40 punktów. Kolejna historia do zaliczenia i tutaj lecimy tak, kolejne dwa zadania, Forzaton cotygodniowy jest do zaliczenia z Sylwią z Pets R, będziemy driftować, widać tam po mieście, dzienne Forzatonu sklepu nie sprawdzimy, Trial Ferrari 575M do zgarnięcia. Laboratorium, jakieś śliczności, emotka, emot, ikonka śliczności. No i mamy tutaj strefę pomiarową, Honda S2000 i super losowanie za przecieranie szlaku, mistrzostwa mamy do zgarnięcia Nissan GT-R 2002 rok, czyli to jest R34, Volvo 850 i Ferrari F355. I mamy znowu poszukiwanie skarbu, wyścig z czasem, tym się zajmiemy za 3 tygodnie. Wyzwanie fotograficzne mamy do zgarnięcia, miauczenie kota, klakson i tutaj widać 3000 GT, czyli Mitsubishi GTO. Do wykonania to zadanie potrzebne jest Sylwia 2000, nagroda w eliminatorze i mamy tutaj, kurczę, kolejne dwa zadania, jeżeli chodzi o strefę, o Hot Wheels, o DLC. Przechodzimy na wiosnę, mamy XPeng P7, to jest auto, które w grze Forza, można powiedzieć, później do tego wrócimy. To jest elektryk, chiński elektryk podróba Tesli. Przypomniało mi się Tesla. Tesla to jest podróba Tesli, ona zastępuje tutaj właśnie Tesla i BMW E92 M3 GTS. Tego auta też nie było w grze. Lecimy dalej, kolejna historia, dwa zadania, tutaj punkcik tylko zgarniamy, Forzaton cotygodniowy Lotusem do zaliczenia, dzienne, sklep, Honda Civic, podejrzewam, że to jest ta Honda, której tak wszystkim brakuje, nie jest opisane, jest po prostu Honda Civic, Rally Fighter do wygrania jest w sezonowych grach na placu zabaw, Fotoradar daje nam Land Rovera Defendera 2020 i strefa pomiarowa daje nam Lotusa. I strefa driftu dopiero daje nam super losowanie. Czyli, kurde, rezygnują z super losowań na rzecz, kurde, rozdawania aut. Porsche Cayman w mistrzostwach, BMW M5 i mogę wam zasłaniać, w sumie teraz pomyślałem, i Maserati Levante w mistrzostwach kolejnych. Wyzwanie fotograficzne będziemy mieli do zrobienia w wiośnie. Widać, że tutaj Suprom i przedmioty kolekcjonerskie, czyli nie będzie już skarbu. I będziemy zbierać właśnie jakieś tam, widać jakiś pucharek do rozwalania, więc będzie pewnie do zgarnięcia. I wygrywamy Formula D 599 i dwa zadania, super losowanie i Renault Clio do zgarnięcia w DLC Hot Wheelsowym. Więc jeszcze raz, kurde, BMW-czka, bobry do zgarnięcia i Mercedesik 300 SLR za pełny sezon, 80 i 160 punktów. Logiczne, że pełnego sezonu nie trzeba zrobić, żeby tych punktów nabić. No i tutaj też to, a Porsche 550 to też jest chyba bodajże nowość w tej części gry. No i ciekawe, jakie będą te historie do zaliczenia. No ale no tak to oto wygląda. Pełny sezon. I tutaj już nam wzrosła kolekcja samochodów. Z 600 chyba 38 na 645 doszły tam oczywiście te bobry, te Porsche i te kilka aut, które będą do zdobycia. Ja i tak nie miałem wszystkich. I przepustce samochodowej na razie nie ma nic, nie wiadomo czy coś będzie. Skończyła się na niej Sanie 370Z Nismo i tak jest jak widać. No i to by było chyba na tyle. Jak jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Strzałeczka i do następnego. Cześć.